Dzień dobry Państwu, witam na ostatnim wykładzie w tym semestrze, który zatytułowałam Niemieckie filmy o wojnie. Chciałabym może ten tytuł trochę uzupełnić. Może pełny tytuł wykładu powinien brzmieć niemieckojęzyczne filmy o wojnie i o Holokauście. Chciałam ten semestr zakończyć bardziej jakby filmowo niż literacko, będąc wielką fanką kina. Chciałam Państwu zaprezentować filmy o tematyce wojennej. Mam na myśli oczywiście II wojnę światową, które w większości przypadków są ekranizacjami powieści autorów i autorek niemieckojęzycznych, a więc pozostaniemy również w kręgu literatury. Nie będzie to przekrojowa analiza tego fenomenu w niemieckim kinie, lecz przedstawienie filmów, które udało mi się do tej pory obejrzeć lub o których czytałam na przestrzeni kilku bądź kilkunastu ostatnich lat. Zacznę od filmów powojennych, a najbardziej skupię się na filmach z ostatnich kilkunastu lat. Przedstawię plan wykładu, zacznę, jak już wspomniałam, od filmów powojennych. Jednym z nich będzie Nagi wśród wilków i opowiem tam o fałszowaniu historii w NRD. Potem przejdę do filmów, które powstawały bezpośrednio po wojnie. Nazywane są one filmami z gliszcz. By przejść do filmów lat 50. skupię się tutaj głównie na bardzo znanym, ambitnym filmie Most. Potem przedstawię pokrótce ambitne nowe kino niemieckie lat 60. i omówię dwie ekranizacje Jakuba Kłamcy. Następnie przedstawię sukcesy filmów niemieckich już po 90 roku i zajmę się chyba najbardziej znanym z tych wszystkich omawianych tu filmów, mam na myśli Lektora. Na końcu chciałabym taką nowszą tendencję zaprezentować, która przedstawia Niemców jako ofiary wojny. I tutaj jest parę filmów, które temat ujmują z kobiecej perspektywy, natomiast pozostała część filmów, która przedstawia Niemców jako ofiary wojny, ma jakby trzyma się takiego schematu, że są to romanse z wojną w tle. Innymi filmami nowszymi, które chciałam zaprezentować, właściwie tam będzie jeden film w tej kategorii, ale ujęłam ją takie sformułowanie, właściwie zapytanie, ludzka twarz Hitlera. Przedostatnim punktem w tych nowszych filmach będą dwa filmy, które zdobyły Oscary, a na koniec omówię dwa filmy, które jakby stawiają pytanie, czy faszyzm byłby możliwy we współczesnych Niemczech. Fałszowanie historii, mit założycielski dla młodego NRD-owskiego państwa, element w tworzeniu legitymizacji dla NRD-owskiego reżimu. Chciałam w tym kontekście powiedzieć właśnie o powieści Bruna Apica, wydanej w NRD w 1958 roku pod tytułem Nagi wśród wilków. Przedstawia ona historię żydowskiego 3-letniego chłopca, który do obozu koncentracyjnego Buchenwald dotarł ukryty w walizce wraz z kolejnym transportem z Auschwitz z polskimi Żydami. Takie małe dziecko w Buchenwaldzie to sensacja. Jeśli dowiedzieliby się o tym strażnicy, chłopiec prawdopodobnie by zginął. Prawdopodobnie jak wszyscy, którzy od tamtej chwili chłopca chronili, ratując jego życie. Polsko-żydowski chłopiec ocalał, ukrywali go komuniści. Ryzykowali wiele, bo ścigając dziecko, SS-mani mogli wpaść również na trop zakonspirowanego komitetu obozowego, który przygotowywał tam powstanie. Sam autor, Bruno Apic, był więźniem tego obozu i komunistą. Spędził tam całe 8 lat. Dla niego napisanie książki było może formą autoterapii. Książka, jak głoszono, oparta na faktach, ma autentyczne, na autentycznych wydarzeniach, oczywiście również w wątku o ocalałym dziecku, które dla ukrywających je więźniów stało się uosobieniem ich nadziei. Pomyśleli, jeśli chłopiec przeżyje, to przeżyjemy i my. Dla władz NRD historia polsko-żydowskiego chłopca ocalonego przez komunistów z Buchenwaldu stała się propagandowym sukcesem na skalę światową. Ten sukces był ważny dla postrzegania wschodnio-niemieckiego państwa na arenie międzynarodowej. Nagi wśród wilków awansował do rangi mitu założycielskiego dla młodego NRD-owskiego państwa, dostarczając temu państwu tożsamości.
W Buchenwaldzie utworzono miejsce pamięci i przestrogi i stało się ono punktem centralnym antyfaszystowskiego mitu, który miał uzasadniać istnienie odrębnego państwa niemieckiego, moralnie lepszego od Republiki Federalnej, będącej niczym innym jak nową faszystowsko-kapitalistyczną kontynuacją III Rzeszy, oczywiście w mniemaniu NRD. Legenda o dziecku ratowanym przez komunistów była materiałem idealnym. W jej świetle biedna, ale komunistyczna NRD jawiła się jako uosobienie prawdy, dobra i piękna. A kiedy jeszcze w połowie lat 60. udało się odnaleźć dziecko z Buchenwaldu i nakłonić do przesiedlenia się do Berlina Wschodniego, kampania propagandowa w NRD przybrała niesłychane rozmiary. W wystąpieniach telewizyjnych, dyskusjach radiowych i niezliczonych tekstach prasowych dziecko z Buchenwaldu stawało się kimś w rodzaju młodzieżowego bohatera NRD. Ostrze całej kampanii, doskonale wyreżyserowanej i skoordynowanej, wymierzone było rzecz jasna w Republikę Federalną, gdzie we Frankfurcie nad Menem rozpoczynał się właśnie pierwszy z serii tzw. obozów, procesów oświęcimskich, w których sądzono strażników z Auschwitz. Schemat był prosty. Zachód, gdzie naziści znaleźli schronienie, musi zajmować się oprawcami. Wschód, gdzie byli członkowie antyfaszystowskiego ruchu oporu, sprawują władzę, zajmuje się ofiarami. Historia, według której Bruno Apic napisał swoją opowieść, w rzeczywistości wyglądała inaczej. Zwraca na to uwagę w swoim artykule Podmiana ofiar niemiecki dziennikarz Joachim Trenkner. Mówi, że ocalenie dziecka z Buchenwaldu za sprawą powieści Bruna Apica, wystylizowany w NRD na symbol komunistycznego ruchu oporu, była po prostu niczym innym niż podmianą ofiar. Stefan Jerzy Zweig, to właśnie 3-letnie dziecko wówczas, mógł zostać ocalony tylko dlatego, że na listę do transportu wpisano kogoś innego, jakby w zastępstwie, bo liczba więźniów musiała się zgadzać. Był tym chłopcem Willy Blum, 16-letnie cygańskie dziecko, i poszedł on do gazu zamiast Stefana. Większość niemieckich filmów powstających bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej określa się filmami z gliszcz. Podobnie określana jest literatura tamtego okresu, mówi się na nią literatura z gliszcz. Tematem tych filmów i utworów literackich jest życie w zniszczonych wojną Niemczech. Na powstanie filmów, często były to filmy dokumentalne, mocno wpłynął włoski neorealizm. Pierwszy niemiecki film powstały po wojnie nosił tytuł Mordercy są wśród nas, z reżyserii Wolfganga Staude, pochodzi z 1946 roku. Innym znanym filmem z gliszcz był obraz Miłość 47 Wolfganga Liebeinera według sztuki Przed drzwiami Wolfganga Borcherta. Utwór ten powstał zaledwie kilka dni, przedstawia losy przybywającego z frontu młodego żołnierza Beckmana, który cierpi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na posttraumatyczny syndrom wojenny. Nie może się odnaleźć w nowej dla niego sytuacji, nie potrafi zapomnieć o przeszłości i nie rozumie innych ludzi, którzy próbują zacząć życie od nowa. Borchert przedstawia za pomocą swojej postaci losy całego pokolenia, które na pytanie, co robiliście do tej pory, odpowiada: nic, wojna, głodowaliśmy, mazliśmy, strzelaliśmy, wojna, nic więcej. Warto wspomnieć, że w tamtym okresie w ramach tzw. reedukacji wielu Niemców i Niemek po raz pierwszy oglądało szokujące filmy z obozów koncentracyjnych. Po krótkiej fazie filmów z gliszcz w latach 50. postawiono w zachodnich Niemczech głównie na rozgrywkę, zwłaszcza na tzw. Heimatfilm, różne szlagiery oraz filmy wojenne. Poważnego rozliczenia z narodowym socjalizmem i II wojną światową, poza niewielkimi wyjątkami, praktycznie w zachodnich Niemczech lat 50. nie było. Reżyserzy, którzy jeszcze niedawno służyli machinie propagandowej III Rzeszy, kontynuowali pracę w RFN, dlatego filmy, które wówczas powstawały, były mało innowacyjne. Wraz z rozpoczęciem wyścigu zbrojeń w latach 50. w zachodnich Niemczech pojawiła się fala popularnych filmów wojennych. Były to na przykład 0815 Paula Maya według powieści Hansa Helmuta Kirsta, Kanary z 54 i Gwiazda Afryki z 56 roku w reżyserii Alfreda Weidenmana oraz Lekarz spod Stalingradu z 58 roku Gezy von Radwani według powieści bardzo popularnego właściwie do dziś Heinza Konsalika. Filmy te pokazują niemieckiego żołnierza jako człowieka dzielnego, nieinteresującego się polityką, który właściwie zawsze był przeciw reżimowi. Niemieccy żołnierze w dalszym ciągu są gloryfikowani, a winę za zbrodnie zrzuca się na przeznaczenie. Tak zwane rozliczenie z przeszłością skończyło się na kilku filmach o zbrojnym ruchu oporu przeciwko Hitlerowi.
W tym kontekście należy wymienić zwłaszcza film 20 lipca z 1955 roku Falka Harnacka. Reżyser ten był w czasie wojny członkiem ruchu oporu, należał do grupy Biała Róża, o której później jeszcze będzie mowa. Bardziej konsekwentnie i uczciwie do tematu podchodzili emigranci tacy jak Peter Lorre i Robert Siódmak. Coraz większa popularność telewizji od 1954 roku oraz brak chęci nadążania za nowymi filmowymi trendami doprowadziły do kryzysu kina zachodnio-niemieckiego, chociaż pojawiały się czasem pojedyncze dobre filmy, jak na przykład Most Bernharda Wicki. Most to antywojenny film bez udziału filmowych gwiazd. Został nakręcony na podstawie autobiograficznej powieści Manfreda Gregora pod tym samym tytułem. Jest to jeden z pierwszych powojennych filmów niemieckich rozpowszechniany na skalę światową. W 1960 roku był nominowany do Oscara. Obraz uhonorowano Złotym Globem i wieloma innymi nagrodami, a także niemiecką nagrodą filmową. Akcja filmu rozgrywa się 27 kwietnia 1945 roku, kiedy losy wojny są praktycznie przesądzone. Młodzi, bo 16-letni rekruci przechodzą jednodniowe szkolenie, uczą się obchodzić z bronią, a potem zostają wysłani na front. Ukształtowani przez hitlerowską propagandę głęboko wierzą w sens walki. Inni z kolei traktują to jako przygodę i sprawdzian ich dorosłości. Pozostałych wezwanie wprawia w niepokój, lecz ostatecznie ulegają poczuciu obowiązku wobec ojczyzny. Dostając za zadanie obronę zupełnie nieważnego pod względem strategicznym mostu, mają uniemożliwić zajęcie miasteczka przed nadciągającą armią amerykańską. Jednak jeden po drugim giną podczas obrony. Gdy niemiecka grupa saperów ma przygotować wysadzenie mostu, bezsens i bezcelowość poprzedniego rozkazu stają się jasne. Tylko jednemu z młodych żołnierzy udaje się przetrwać i powrócić do domu. Mimo ogromnego ładunku emocjonalnego, brak tu emfazy i przerysowań, jest za to rzetelność i prawda. Dzięki temu ten film należy do najlepszych obrazów antywojennych swojej epoki. Chciałem pokazać, dokąd to prowadzi, jeśli wychowuje się dzieci, karmiąc je fałszywymi ideałami, powiedział reżyser. Dodał również, że od czasu nakręcenia filmu Most dostał kilka tysięcy listów od młodych mężczyzn, którzy pisali, że po obejrzeniu tego filmu odmówili odbycia służby wojskowej. W 2008 roku powstał remake tego filmu, pochodzącego z roku 1958. Od początku lat 60. mówi się o ambitnym, zaangażowanym społecznie nowym filmie niemieckim. Jego narodziny dokonały się w 62. roku wraz z opublikowaniem manifestu z Oberhausen, w którym grupa młodych reżyserów obwieszczała swoje aspiracje związane z tworzeniem radykalnie nowego kina. Krytykowali oni tradycyjne filmy rozrywkowe. Wraz z tym ruchem niemiecki film po raz pierwszy od lat 20. i wczesnych lat 30. XX wieku zyskał międzynarodowe znaczenie. Często zdarzało się, że niemieckie filmy autorskie zyskiwały prędzej uznanie za granicą niż w kraju. Za najważniejszego niemieckiego reżysera filmów autorskich lat 70. uchodzi Rainer Werner Fassbinder. Nowe filmy niemieckie bazowały często na powieściach np. Heinricha Bülla czy Wintera Grassa, na przykład utracona część Katarzyny Blum, o tym filmie chciałabym powiedzieć bardziej obszernie przy innej okazji, czy też Blaszany bębenek z 1979 roku. Blaszany bębenek to ekranizacja powieści Wintera Grassa w reżyserii Volkera Schlöndorfa. Jest to film poświęcony niemiecko-polskiej koegzystencji w Gdańsku lat 30. i 40. XX wieku, więc też częściowo traktuje o wojnie. Ten film mimo licznych nagród nie trafił na polskie ekrany. Na przeszkodzie stanął brak zgody producenta urodzonego w Warszawie Anatola Daumana na ingerencje cenzorskie obejmujące m.in. scenę gwałtu dokonywanego przez żołnierzy radzieckich. Z tego samego powodu polski czytelnik musiał kilkanaście lat czekać na oficjalne wydanie polskiego przekładu powieści. Również kilka lat na polską premierę czekała dokonana w RFN przez Andrzeja Wajdę ekranizacja Miłości w Niemczech Rolfa Hochhuta. Jest to gorzka analiza zachowań małomiasteczkowej społeczności w hitlerowskich Niemczech. Rozwijał się również wtedy film feministyczny reprezentowany przez Helmę Zenders-Brams, Helkę Zander i Margaretę von Trotta. Tak zwana niemiecka jesień związana z narastającą falą terroryzmu, która znalazła punkt kulminacyjny w 1977 roku, spowodowała zakończenie społecznego ruchu odnowy panującego na początku lat 70. W tym czasie w kinie dominowało przede wszystkim jako przyjęty przez wszystkich strony kompromis ekranizacji literatury.
W roku 1983 powstał w NRD film Pobyt Franka Bayera, sugestywna ekranizacja powieści Hermana Kanta, której bohater, młodziutki żołnierz, trafia do polskiego więzienia pod omyłkowym, jak się okaże, zarzutem dokonania zbrodni wojennych. To bodaj pierwszy na polskich ekranach film, gdzie Niemiec w hitlerowskim mundurze zostaje pokazany jako ofiara wojny. Z nakręconych w latach 80. filmów należy, warto wymienić Mefista, powieść, czy film Mefisto, nakręcony w 1981 roku w reżyserii Istvana Szabo. Film jest adaptacją powieści Klausa Manna pod tym samym tytułem. Akcja filmu toczy się pod koniec lat 20. XX wieku. Młody aktor teatralny Hendrik Hufkens, w tej roli Klaus Maria Brandauer, odnosi niespodziewany sukces w roli Mefista w Faustie, zdobywa popularność i przywileje ze strony władz. Hufkens staje się marionetką w rękach władzy, która wykorzystuje go w celach propagandowych. Klaus Mann opisał w powieści losy swojego szwagra, byłego męża siostry Eriki, Gustawa Grütgena. Powinno się wymienić również Das Boot z 1981 roku w reżyserii Wolfganga Petersena, będący ekranizacją powieści Lothara Günthera Buchheima. Das Boot to dramat wojenny przedstawiający losy załogi jednego z niemieckich ubotów w okresie kilku tygodni II wojny światowej w 1941 roku. Jakub Kłamca to adaptacja powieści Jurka Beckera pod tym samym tytułem, wydanej w 1969 roku. Powieść tą sfilmowano w NRD w latach 70. i ponownie w 1999 roku w koprodukcji francusko-polsko-amerykańsko-węgierskiej z Robinem Williamsem w tytułowej roli. Bohaterem filmu i książki jest właściciel kawiarenki Jakub Heim, przebywający w getcie podczas II wojny światowej. Pewnego dnia na posterunku policji przez przypadek słyszy komunikat radiowy mówiący o tym, że Armia Czerwona jest już niedaleko. Kiedy jego głodny kolega chce ukraść ziemniaki Niemcom, a szanse, że pozostanie niezauważony, a tym samym, że pozostanie przy życiu, są równe zeru, Jakub proponuje odwieść go od tej myśli, mówiąc o zbliżających się w Rosjanach. Z początku Misza nie wierzy Jakubowi i chce zrealizować swój plan. W ostatniej chwili Jakub przytrzymuje Miszę, kłamiąc, że posiada radio. Ta wieść rozprzestrzenia się lotem błyskawicy i daje ludziom nadzieję. Liczba dokonywanych w getcie samobójstw spada wówczas do zera. Z czasem ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedni wciąż czekają na nowe wiadomości od Jakuba, który jest zmuszony na różne sposoby, czasem nawet ryzykując życiem, zdobywać nowe informacje. Drudzy są zdania, że Jakub poprzez fakt posiadania radia, za to grozi kara śmierci, jest dla nich samych zagrożeniem. Okazuje się, że wiadomości, jakie zmuszony jest podawać co jakiś czas Jakub, prowadzą w niektórych sytuacjach do zguby. Ciekawe jest również to, że autor, podejmując tak poważny temat, nie rezygnuje z komizmu. Tematyka związana z życiem w getcie była Jurkowi Beckerowi, polskiemu Żydowi urodzonemu w Łodzi, bliska, ponieważ spędził dzieciństwo w getcie. W 1945 roku Jurek Becker wraz z ojcem, który oprócz ciotki chłopca był jedynym pozostałym przy życiu członkiem rodziny, zamieszkuje w Berlinie Wschodnim. Z okresu wojny pozostało mu niewiele wspomnień, próbował później poszukiwać przeszłości, a w tych poszukiwaniach przekształcał literackie historie. Tu cytat. Dlatego też opowiadania o getcie napisałem tak, jakbym był specjalistą w tym temacie. Być może myślałem, że jeśli tylko będę wystarczająco długo pisał, wspomnienia przyjdą do mnie. Pewnie też kiedyś zacząłem traktować niektóre moje wymyślone historie za wspomnienia. Nie mieć wspomnień z dzieciństwa to tak, jakbyś był zdany na ciągłe wleczenie za sobą skrzynki, której zawartości nie znasz. A im jesteś starszy, tym wydaje się ci ona cięższa i coraz bardziej niecierpliwisz się, kiedy będziesz mógł ją w końcu otworzyć. Sukcesy filmów niemieckich po 90 roku. Chociaż w latach 90 przeważająca większość kinowej widowni nadal preferowała filmy amerykańskie, filmy niemieckie zdobywały serca widzów. Czasopismo Cinema określa ten fenomen mianem niemieckiego cudu filmowego. Film niemiecki osiągnął w kraju i za granicą znaczący sukces. Tu kilka przykładów. Na przykład Nigdzie w Afryce w Caroline Link z 2002 roku zostało wyróżnione Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Film o ostatnich dniach Hitlera Olivera Hirschbiegela z 2005 roku i Sophie Scholl Ostatnie dni Marka Rotemunda z 2006 roku były nominowane do Oscara, a rok później Oscar ponownie trafił do Niemiec. Zdobył go Florian Henkel von Donnersmarck za życie na podsłuchu. Następny film, który chcę przedstawić, jest ekranizacją powieści niemieckiego autora Bernharda Schlinka. Mówi się w nim co prawda nie po niemiecku, a po angielsku. Główną rolę gra brytyjska gwiazda filmowa
A cały film jest koprodukcją amerykańsko-niemiecką. Chodzi oczywiście o lektora w reżyserii Stevena Daldriego. Książka w latach 90. wstrząsnęła opinią niemiecką i stała się bestsellerem. Od 95 roku została przetłumaczona na 30 języków i sprzedana w wielomilionowych nakładach. Mówi się o niej, że odniosła jeden z największych sukcesów międzynarodowych współczesnej literatury. W 2008 roku została przeniesiona na ekran z Kate Winslet, Davidem Crossem i Ralphem Fiennesem w rolach głównych. Akcja filmu toczy się w powojennych Niemczech. 15-letni chłopak Michael Berg zakochuje się w znacznie od niego starszej kobiecie. Romans trwa kilka miesięcy. Za każdym razem kobieta, konduktorka tramwajowa, każe chłopcu na głos czytać sobie fragmenty książek. Jest bowiem alfabetką, o czym Michael nie ma wówczas pojęcia. Początek jak w skandalizującym melodramacie, ale lektor wychodzi daleko poza granice opowieści o zakazanej miłości. Druga część przenosi czytelnika w lata 60. XX wieku, kiedy to w Niemczech odbywają się procesy oświęcimskie. Michael jako student prawa ma możliwość je obserwować. W jednej z siedzących na ławie oskarżonych esesmanek rozpoznaje wówczas Hannę, która porzuciła go bez żadnego wyjaśnienia kilka lat wcześniej. Inne oskarżone zrzucają winę za śmierć setek ludzi na Hannę, twierdząc, że to ona podpisała rozkaz podpalenia kościoła, w którym znajdowało się kilkaset kobiet. Dawna esesmanka, nie chcąc ujawnić głęboko skrywanej tajemnicy, woli przyjąć tę winę na siebie. Zostaje skazana na dożywocie. Krytyka odebrała lektora jako nowatorską opowieść o Holokauście, której rzadko spotykaną zaletą jest urzeczywiste uczłowieczenie zbrodniarza i ukazanie jego dramatu jako dramatu udziedziczonego. Autor należy do pokolenia 68. Poprzez historię uwiedzenia przez kobietę, która mogłaby być jego matką, którą kocha i której współczuje, a zarazem której w jakiś sposób jest ofiarą, Bernhard Schlink jest wobec tego pokolenia, które stało się bezlitosnym sędzią własnych rodziców, mądrzejszy i bardziej bezlitosny. I bardziej bezsilny. A to dlatego, że bohater lektora, 50-letni profesor, dostrzega w byłej wachmance Hannie tak zbrodniarza wojennego, jak i ofiarę, której nie potrafi jednoznacznie osądzić. Gdyby nie było tego ludzkiego spojrzenia na sprawców, to nie mielibyśmy z nimi problemu. Dopiero bliski kontakt z nimi sprawia, że to, co zrobili, jest tak straszne. Gdyby byli potworami całkiem innymi niż my sami, to dawno już byśmy się z nimi uporali, powiedział Schlink w jednym z wywiadów. Czy zbrodnia ulega relatywizacji, jeśli popełnił ją człowiek, który jest zdolny również do czułości? To, że była wachmanka w obozie koncentracyjnym, nie jest przedstawiona jako potwór, lecz jako... człowiek, pracownik, sąsiadka, kochanka, wskazuje na fakt, że Holokaust był możliwy dzięki tak zwanym normalnym Niemcom. Ludzie, którzy popełniali te zbrodnie, byli przeciętni, zdaje się mówić reżyser. W tym miejscu przychodzi na myśl Hanna Arendt, która w książce Eichmann w Jerozolimie pisała o banalności zła. Chciałam w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka zasadniczych różnic między książką a filmem. Na przykład to, że adaptacja nie uwzględnia scen, w których ujawnia się agresja Hanny. Widać ją na przykład w scenie, w której podczas wycieczki rowerowej Hanna uderza Michaela w twarz skórzanym paskiem, ponieważ sądzi, że Michael ją zostawił. W filmie wycieczka ma za zadanie pokazanie, że jest to punkt kulminacyjny ich miłości. Widzimy Hannę w kapliczce słuchającą śpiewu chóru zalaną łzami, co chłopak z rozrzewnieniem obserwuje z oddalenia. W drugiej części książki, kiedy Michael dowiaduje się o przeszłości Hanny, ma o niej sadomasochistyczne sny. Widzi ją w nich jako esesmankę w mundurze wywijającą pejczem. Kiedy Hanna w więziennej celi dzięki Michaelowi uczy się czytać i pisać, zaczyna czytać również książki o wojnie i o zbrodniach narodowego socjalizmu. Czyta książki o obozach,
koncentracyjnych i biografie osób, które je przeżyły. Jej samobójstwo wydaje się być w tym kontekście przyznaniem się do winy. Natomiast w filmie konfrontacja z narodowo-socjalistyczną przeszłością w ogóle nie ma miejsca. Z tych względów film był również krytykowany. Mówiono o nim jako o nieprawdziwym filmie o Holokauście. Amerykański dziennikarz żydowskiego pochodzenia Ron Rosenbaum, autor książki Wyjaśnianie Hitlera w poszukiwaniu zła, jest zdania, że film za bardzo sympatyzuje z główną bohaterką graną przez Kate Winslet. Pokazuje analfabetyzm jako największą osobistą tragedię i powód do wstydu niż uczestnictwo w masowym morderstwie. Według dziennikarza obraz sugeruje, że tzw. zwykli Niemcy żyjący w czasach III Rzeszy nie mieli pojęcia o zbrodniach hitlerowskich, a tym samym zwalnia od zarzutu o świadomym współuczestnictwie w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Niemcy jako ofiary wojny. Tutaj chciałam omówić kilka filmów, bo to jest jakby taka dość nowa tendencja. Chciałam te kategorie Niemcy jako ofiary wojny podzielić jeszcze na dwie podgrupy. Pierwszą z nich będzie kobieca, będą filmy widziane z kobiecej perspektywy. I jednym z filmów tutaj jest film zatytułowany Anonima, kobieta w Berlinie, pochodzący z 2009 roku. Dzienniki anonimy, na podstawie których powstał film Feberbycka, są doskonałymi przykładami próby zdjęcia piętna i pokazania zapomnianego cierpienia kobiet w okresie II wojny światowej. Akcja filmu toczy się w Berlinie szturmowanym przez Armię Czerwoną wiosną 1945 roku. Pisząca go kobieta była inteligentna i wykształcona, pracowała w wydawnictwie, przed wojną jeździła po Europie, znała języki, w tym rosyjski, więc po nadejściu Rosjan służyła jako tłumaczka i ona jednak nie uniknęła cierpienia. Tu cytat. Mam obrzydliwe uczucie, że przechodzę z rąk do rąk. Czuję się poniżona i obrażona, zdegradowana do obiektu seksualnego. Koniec cytatu. Anonima, podobnie jak większość kobiet, zostaje bowiem wielokrotnie zgwałcona przez żołnierzy zwycięskiej armii. Nie zgadza się jednak na rolę ofiary i postanawia bronić swojej godności. Dochodzi do wniosku, że musi znaleźć protektora, wysoko postawionego rosyjskiego oficera, który ochroni ją przed innymi żołnierzami. W zamian za ochronę będzie z nim dobrowolnie sypiała. Przytrafia się jednak coś, czego się w ogóle nie spodziewała. Uprzejmy i melancholijny oficer Andrzej wzbudza w niej nieoczekiwane uczucia. Jest to wykształcony i odczytany człowiek, gra utwory Schuberta na pianinie, słowem nie ma nic wspólnego ze stereotypem prostego rosyjskiego chłopa. Podobnie jak sama anonima, wszystko stracił, jego żona zginęła na wojnie. Spotyka się tu dwoje samotnych ludzi, znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, ponieważ zawalił im się świat. Według różnych szacunków historyków w Berlinie podczas ostatnich dni wojny i początkowego okresu okupacji miasta zgwałconych mogło zostać od 95 do 330 tysięcy kobiet. Przy czym na pewno nie wszystkie gwałty były zgłaszane, a wiele kobiet zgwałconych było wielokrotnie. Temat gwałtów w okresie II wojny światowej wciąż dla wielu jest tematem tabu. Jak wielkim pokazuje historia ukazania się pamiętników. Książka została po raz pierwszy opublikowana w latach 50. Jej autorka, dziennikarka Marta Hillers, została wtedy ona piętnowana. Okrzyknięto ją wstydem niemieckich kobiet. Tak bardzo ją to skrzywdziło, że nie chciała, aby kiedykolwiek za jej życia książka była wznawiana. Ukazała się ponownie dopiero w 2002 roku i jej odbiór był już znacznie bardziej pozytywny. Od czasów wojny minęło wystarczająco dużo czasu, aby ból osłabł. Reżyser Max Feberbyk w wywiadzie opowiada o reakcji, jakie wywołał jego film u starszych kobiet, które pamiętają tamte czasy. Pod jego wrażeniem zaczęły one rozmawiać o swojej przeszłości. W jednym z kościołów we wschodnich Niemczech po premierze spotykały się w tym celu przez 2 czy 3 tygodnie. Bardzo dobrze, że tak się stało. To już zmierzch ich życia. Czas powiedzieć o tym, co od dawna leżało im na sercu. Bartosz Szczerba opisuje w Gazecie Wyborczej strategię przetrwania kobiet w tamtej sytuacji i zastanawia się, co ratuje Niemki. Stwierdza, że jest to instynkt samozachowawczy, pozwalający przetrwać najcięższe katusze. Gdy dwie przyjaciółki spotykają się po paru dniach niewidzenia, pytają się natychmiast, ile razy, i nie trzeba dodawać, czego to ile razy dotyczy.
Film spotkał się z krytyką, że nie oddaje w pełni atmosfery grozy. Natomiast tym, co tę atmosferę w dzienniku tworzy, jest wprost buchalteryjna skrupulatność opisu walki o przetrwanie i przerażająca powtarzalność sytuacji nie do wytrzymania. Strach przed bombardowaniami, brud, mozół zdobywania żywności, napady głodu, pisze Szczerba. W związku z filmem ostrzegano również przed polityczną instrumentalizacją wydarzeń historycznych i przedstawiania Niemców jedynie jako ofiary wojny, zwłaszcza że temat odkryła po latach znana wszystkim Polakom Eryka Steinbach, szefowa Związków Wypędzonych. W przemówieniach opisywała szczegóły gwałtów. Żadna z ofiar nie może i nie chce jednak nosić swoich cierpień niczym cierniowej korony. Ja w każdym razie mam uczucie, że to, co mnie spotkało, wyrównało w pewien sposób rachunek, napisała Marta Hillers. Nie mogłam jej pokazać jako niewinną ofiarę, choć jest w niej coś imponującego. Po tych okropnościach, które ją spotkały, znajduje w sobie siłę, by siąść i w sposób bardzo zróżnicowany zastanowić się, kim są ci Rosjanie, którzy to jej wyrządzili. Trzeba mieć siłę psychiczną i być uczciwym, by 5 minut po gwałcie powiedzieć sobie, że jest to zemsta za to, co Niemcy wyprawiali w Rosji. Ona nie użala się nad sobą. To wynika z jej pruskiego wychowania. Trzeba działać, a nie mazgaić się. Tak mówi o swojej bohaterce Nina Hoss, aktorka odtwarzająca rolę Anonimy. Spośród szeregów historycznych produkcji filmowych ostatnich lat pokazujących Niemców jako ofiary alianckich nalotów czy też wypędzeń i aspirujących do roli przełamywania społecznego tabu, film Anonima wyróżnia się tym, że nie stawia tezy, iż wokół tematu gwałtów panowało w Niemczech narzucone polityczne milczenie. Anonima dowodzi natomiast, że owszem, milczenie panowało, tyle że niewiele miało wspólnego z polityką. Był to pakt milczenia w rodzinach konkretnych ludzi, pakt między z jednej strony niemieckimi mężczyznami, którzy wracali z wojny i nie pytali, co się stało, i z drugiej strony niemieckimi kobietami, które wracających mężczyzn nie pytały, co robiliście na wojnie. Historia gwałconych kobiet wpisuje się doskonale w twórczość niemieckiego reżysera. W Polsce Max Feberbeck jest znany przede wszystkim z filmu Aimee i Jaguar, który dotyka kolejnego zapomnianego wątku historii, czyli sytuacji lesbijek w okresie narodowego socjalizmu. Po premierze w roku 1999 i Srebrnym Niedźwiedziu dla dwóch głównych aktorek, Juliane Köhler, zagrała również w Kobiecie w Berlinie oraz Maria Schrader, film odniósł sukces, co też ciekawe, także w Polsce. W Aimee i Jaguar Feberbeck, podobnie jak w Kobiecie w Berlinie, pokazuje miłość, która jest alogiczna i nieracjonalna z uwagi na okoliczności. Pokazuje, że tam, gdzie wydawać by się mogło było, jest miejsce tylko na nienawiść, może narodzić się także miłość. Skupia akcję filmu na codzienności, banałach i nie wchodzi zobowiązująco w kwestie polityczne, poza kilkoma scenami pokazującymi strategię przetrwania Felice. Felice, książkowa i filmowa Jaguar, jest Żydówką i lesbijką, a na domiar złego zaangażowaną antyfaszystką. Dla niepoznaki pracuje jako sekretarka w faszystowskiej gazecie i bywa z koleżankami Żydówkami w hotelach i restauracjach, gdzie zabawiają się niemieccy oficerowie. Lili Wust, filmowa i książkowa Aimee, to natomiast przykładna gospodyni domowa, żona oficera i matka czworga dzieci. Jej mąż walczy na froncie wschodnim, ona stara się zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. Dzięki Felice, uwięziona w konwenansach Lili, odkrywa nieznany sobie świat namiętności, doznań i szaleństw. Zamieszkuje z Felice, odsuwa od siebie dzieci, decyduje się na rozwód. Kiedy przed Felice pojawia się możliwość ucieczki z Berlina, odrzuca ją, nie chcąc rozstawać się z ukochaną. Aimee i Jaguar snują plany na przyszłość, piszą do siebie wiersze i listy miłosne, zawierają kontrakt małżeński. Kiedy Jaguar, czyli Felice, wyznaje ukochanej, że jest Żydówką, groźna tajemnica jeszcze bardziej wiąże ze sobą obie kobiety. Ale ich szczęście trwa krótko. W sierpniu 1944 roku Felice zostaje zatrzymana i deportowana. Prawdziwa Lili podjęła jej podziemną pracę i do końca wojny ukrywała kolejne Żydówki. W 1948 roku bezskutecznie poszukiwała ukochanej, uparcie wierząc, że ta kiedyś powróci. W latach 50. opowiedziała historię swojej miłości amerykańskiej dziennikarce Elice Fisher. Z tych zwierzeń powstała książka, która stała się podstawą scenariusza tego przejmującego filmu. Książka w polskim tłumaczeniu ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jeśli chodzi o polskie akcenty, to można powiedzieć o muzyce skomponowanej przez Jana Kaczmarka oraz o tym, że niektóre sceny zostały nakręcone we Wrocławiu. Film Rosenstrasse Magdalene von Trotta z 2003 roku to kolejny film z nurtu obecnego w ostatnim czasie w niemieckiej kinematografii.
fotografii, który bazuje na pokazywaniu historii przez pryzmat kobiecego doświadczenia. Za kanwę opowieści posłużył pokojowy protest kobiet niemieckich przeciw uwięzieniu i deportacji ich żydowskich mężów, zorganizowany na przełomie lutego i marca 1943 roku przy ulicy Rosenstrasse w Berlinie, stąd tytuł filmu, pod oknami budynku, w którym przetrzymywano około 1700 uwięzionych Żydów. W wyniku tygodniowego protestu na rozkaz Goebbelsa Żydzi zostali uwolnieni. Prawie wszyscy przeżyli wojnę. Około 25 Żydów zawrócono przy tym z transportu do obozów zagłady Auschwitz-Birkenau lub uwolniono i przetransportowano do Berlina z samego obozu. Informacje o tych wydarzeniach niewiarygodne zarówno dla Niemców, jak i dla ofiar hitlerowskiej represji stały się szeroko znane dopiero w latach 80. XX wieku. Film spotkał się z wieloma krytykami, na przykład, że przedstawia utopię o udanym oporze wobec narodowych socjalistów oraz zostawia widza samego z pytaniem, jak właściwie mogło dojść do mordu na Żydach, skoro wystarczyło 7 dni pokojowego oporu, żeby go uniknąć. O działalności katolickiego ruchu oporu Biała Róża nakręcono przed Sophie Scholl wcześniej już dwa filmy. Pięć ostatnich dni Percy'ego Aldona i Biała Róża Michaela Verhoevena. Podczas gdy Verhoeven opowiada przede wszystkim historię siatki, którą rozwinęło rodzeństwo Scholl, a Adlon koncentruje się na Elsie Gebel, towarzysce Sophie w więziennej celi, Mark Rotemund, reżyser filmu Sophie Scholl Ostatnie dni, zdecydował się 22 lata później na inne rozwiązanie. Jego film zaczyna się tam, gdzie kończy się Biała Róża, to znaczy aresztowaniem rodzeństwa Scholl na Uniwersytecie w Monachium podczas rozrzucania ulotek. Na przestrzeni kolejnych dni przesłuchiwania Sophie przez oficera Gestapo Mora te przesłuchania przeradzają się stopniowo w psychologiczny pojedynek ich obojga. Sophie zostaje postawiona przed nazistowskim sądem, który skazuje ją na śmierć przez dekapitację. Wyrok zostaje wykonany 22 lutego 1943 roku w monachijskim więzieniu Stadelheim. Początek filmu przypomina trochę amerykańskie filmy, nawet amerykańskie filmy akcji, można by powiedzieć. Rozrzucanie ulotek na uniwersytecie zostało zainscenowane jak w thrillerze. Steadicam, elektroniczna muzyka, pospieszne kroki w opustoszałym foyer uniwersytetu. A potem nic już nie przypomina hollywoodzkich filmów. Nie ma tu efektów specjalnych, zamiast szybko rozgrywającej się akcji są długie dialogi w dużej mierze zaczerpnięte z procesowych akt. Scenariusz filmu powstał bowiem na podstawie protokołów przesłuchań Hansa i Sophie Scholl oraz Christopha Probsta, które do 1989 roku znajdowały się w archiwach. Historycy mieli do nich dostęp dopiero od roku 1990. Zarzuca się też temu filmowi, no niektórzy krytycy zarzucają, że za bardzo zależało ich twórcom na wykreowaniu portretu przeciętnej dziewczyny, która w wyjątkowych okolicznościach potrafi zadziwić i wykazać się niezłomnością. Przez to postawa bohaterki miejscami razi swoją świętością. Teraz druga kategoria filmów, które składają się na tą tendencję przedstawiania Niemców jako ofiary wojny. Nazwałam ją Romanse z wojną w tle. I to pierwszy film, chodzi o ucieczkę, który to film został pokazany w 2007 roku w publicznej telewizji ARD. Jest to opowieść o stylizowanych na hrabinę Marion Dönhoff, arystokratce z Prus Wschodnich, która wraz ze służbą ucieka przed nadchodzącą Armią Czerwoną. To pierwszy niemiecki film, który poruszył temat wypędzonych. Przed premierą gazety pisały nawet, że Niemcy mają prawo przyznać się do cierpienia. Jednak zamiast śmiałego rozrachunku z przyszłością jest jedynie elegia o pruskiej Arkadii i ckliwa opowieść o zmierzchu niemieckiej arystokracji. Jednak tego, co po wojnie stało się z Prusami, film już nie wyjaśnia. Głównym wątkiem są tu uczucia głównej bohaterki i konflikty, które targają jej rodzinom. Film Drezno z 2006 roku opowiada historię jak nieskomplikowany romans. Dzieje potwornego bombardowania miasta przez RAF z lutego 1945 roku, przeplatając się z uczciowymi rozterkami pięknej niemieckiej pielęgniarki, która zakochała się w zestrzelonym brytyjskim lotniku.
Czarnym charakterem jest zaś jej ojciec i tylko w tle romansu płonie miasto. Samo bombardowanie rozpoczyna się dopiero w połowie drugiej części filmu. Najpierw widzimy przygotowania w brytyjskiej kwaterze głównej, poznajemy trochę miasto. Jest przedstawione jako przyjazne miejsce, w którym jest wielu uciekinierów, prawie nie ma żołnierzy, gdzie niegdzie wiszą flagi ze swastyką, lecz oprócz kilku chłopców o blond włosach nie ma w nim nazistów. Akcja przerywana jest na początku pierwszej części przez fragmenty oryginalnych filmów dokumentalnych. Widz spotyka w tym filmie wyłącznie kierujących się zasadami moralnymi Niemców, którzy mają dylematy moralne. Znajdują się w konflikcie między obowiązkiem a chęcią przetrwania. Są metaforą Niemca postępującego uczciwie na wojnie, niczym lekarz ze Stalingradu w filmie Konsalika. Nawet ojciec Anny w zasadzie jest dobrym człowiekiem. Handluje morfium jedynie po to, żeby uratować morfiną jedynie po to, żeby uratować rodzinę i umożliwić jej ucieczkę przed Rosjanami w głąb kraju. Drezno pokazuje negatywne zachowania w małym stopniu. Widzimy na przykład tylko, jak niemieccy cywile dokonują linczu na brytyjskim spadochroniarzu. Słyszymy, jak umierający w szpitalu szepce: robiłem straszne rzeczy. Holokaust pokazany jest na przykładzie Żyda Simona Goldberga. Ten film to historia, w której umierają tylko statyści. Sam zaś nalot pokazany jest wprawdzie jak wielki spektakl, lecz jeśli porównać go z rzeczywistością, to w filmie przebiega on bardzo łagodnie. Z tego filmu można się dowiedzieć, że prawdziwymi ofiarami wojny byli Niemcy, a nazistów w Dreźnie prawie nie było. Drezno łagodnie zastąpiło Auschwitz jako symboliczne miejsce pamięci w niemieckiej historii. Gdyby film o katastrofie Gustloffa nakręcono u nas, to na pewno wywołałby on skrajne emocje. W Polsce przyzwyczailiśmy się, że kino najnowszą historię przedstawia w niejednoznaczny sposób. Kiedy natomiast Niemcy zajmują się nową historią, to kręcą romans, stwierdza krytyk Bartosz Bieliński. Stawia pytanie, czy film Gustloff Rejs ku śmierci jest rozliczeniem z historią. Reżyser filmu Józef Wilsmajer nie pyta, czy na tonących w Bałtyku Niemców można patrzeć jak na ofiary wojny, czy byli wśród nich ludzie niewinni, co czuli Niemcy w chwili upadku III Rzeszy, w końcu czy zbrodnie Niemców uzasadniały ich powojenne deportacje. Wilsmajer kręci niemiecką odpowiedź na Titanica Jamesa Camerona i odnosi sukces. Film obejrzało 8 milionów widzów w Niemczech. Dostali wielkie widowisko za 10 milionów euro z doskonałym komputerowym modelem statku w tle i romansem przystojnego kapitana Gustloffa z piękną Eriką służącą w kobiecej formacji Kriegsmarine. I choć w tle rozgrywa się tragedia, widz może liczyć na happy end. Gustloff zatonie, zginą tysiące ludzi, ale może dobry kapitan i jego ukochana ocaleją. Polski w Gustloffie wcale nie widać, podkreśla jeden recenzent. Joachim Trenkner, już dzisiaj wspomniany, podkreśla, że tragedia Gustloffa nie była niestety wydarzeniem wyjątkowym i podaje takie dwa przykłady. Na przykład w 1940 roku niemieckie U-boty zatopiły brytyjski statek, oznakowany jedynie jako cywilny, z ponad 1000 dzieci na pokładzie, ewakuowanych z bombardowanych miast Wielkiej Brytanii do Ameryki. A dzień po tragedii Gustloffa oddziały SS urządziły ostatnią i największą masakrę w tym rejonie. 5000 więźniów z kacetu Stutthof pod Gdańskiem spędzono do pomarszu śmierci na plaży i rozstrzelano. Trenkner, podobnie jak Wieliński, z rezerwą odnosi się do tezy, że Gustloff był niemieckim Titanikiem. Zatopiony Gustloff nie był w żadnym razie niemieckim Titanikiem, jak to przedstawia Wilsmajer w swoim filmie. Brytyjski liniowiec zatonął w 1912 roku w czasie pokoju po zderzeniu z górą lodową. Także ludzie, którzy zginęli na Gustloffie, nie byli wypędzonymi, ale uchodźcami wojennymi. Tak zwane wypędzenie, jak to zwykli nazywać Niemcy, czyli przymusowe wysiedlenie Niemców z terenów za Odrą i Nysą, które przypadły Polsce, zaczęło się dopiero po zakończeniu wojny. Günter Grass, który tragedii Gustloffa poświęcił powieść, właściwie ma nowelę, Idąc z rakiem w 1002 roku, widział w niej alegorię wzlotu i wielkiego upadku Niemiec pod rządami Hitlera. Wielki liniowiec nazwany na cześć nazistowskiego męczennika Wilhelma Gustloffa przed wojną był perłą floty nazistowskiej masowej organizacji turystycznej Kraft durch Freude. Książka Grassa w ciągu miesiąca osiągnęła półmilionowy nakład. W postać starego z powieści Grass wkłada słowa, którymi stawia zarzut własnemu pokoleniu. Tu cytat. To dręczy starego, bo właściwie było to zadaniem jego pokolenia, dać wyraz nędzy i cierpieniom uchodźców z Prus Wschodnich. Nie było
Nie wolno było milczeć o tak wielkim cierpieniu tylko dlatego, że własna wina była przemożna, a przyznanie się do zbrodni i skrucha przez te wszystkie lata stały na pierwszym miejscu. Koniec cytatu. Jak pisze Trenktar, niektóre relacje na książkę sprawiają wrażenie od dawna tłumionego krzyku. Dalej pisze o tym, że Grasa nie można podejrzewać o to, że pragnąłby przywoływać mit o Niemcach jako głównych ofiarach. Jeszcze w 90 roku pisał, kto myśli o Niemczech, ten musi myśleć także o Auschwitz. Trenktar zauważa również, że nie ma żadnego powodu, żeby fetować Grasę jako tego, kto łamie dziś tabu. Przytacza opinię pisarza Ralda Giordano, niemieckiego Żyda, który przeżył w ukryciu II wojnę światową. Giordano domaga się, by dyskusja o niemieckich ofiarach opierała się na podstawowej prawdzie, że pierwszymi odpowiedzialnymi za każdego zabitego cywila czy żołnierza w II wojnie światowej są ci, którzy ją systematycznie przygotowywali, planowo wywoływali i prowadzili w sposób najokrutniejszy z możliwych, czyli Hitler i jego zwolennicy. Efektem było 50 milionów zabitych, w większości cywilów, z czego ogromną ilość stanowili nie Niemcy. Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Wydaje mi się, że mimo opinii Joachima Trenknera, że nowela Idąc rakiem mimo wszystko była w jakiejś mierze złamaniem tabu polegającego na milczeniu na temat cierpień Niemców podczas II wojny światowej. Po jej ukazaniu powstało wiele filmów podejmujących tę tematykę, na przykład Anonima, Drezno czy Wilhelm Gustloff. Następną kategorię wśród filmów, wśród najnowszych filmów niemieckich zatytułowałam ze znakiem zapytania Ludzka twarz Hitlera. I tu mam w zasadzie tylko jeden film w reżyserii Olivera Hirschbiegela. Zrobił on film na podstawie głośnej książki Joachima Festa Upadek. Ukazała się w 2004 roku. Film ten gra sentymentalizmem, gra na współczuciu. Utwór Hirschbiegela jest reklamowany na świecie jako ten, który pokazuje ludzką twarz Hitlera. Ale czy nie jest to już wcześniej wspomniana banalizacja zła? Wartość poznawcza pod względem historycznym, jak pisze recenzent, jest równa zeru. Moralna lub ideologiczna wartość bazuje na fatalnej potrzebie, żeby go zobaczyć w tak zwanym ludzkim wymiarze. Zainteresowanie tym filmem wywołała fascynacja władzą i złem połączona z wojeryzmem. Widz chce zobaczyć wszystko, jak pani Goebbels usypia swoje dzieci, a potem wkłada im kapsułkę z trucizną do ust, żeby je zamordować. Film pokazuje to modelstwo w całej okazałości. Po co, można się zastanawiać? Reżyser niebezpiecznie przesuwa swoich bohaterów z kategorii zbrodniarzy do kategorii postaci tragicznych, zauważa Tadeusz Sobolewski. Prawdziwym tematem upadku nie jest jednak ludzkie oblicze Hitlera, jak zwykle się pisze, lecz zupełnie coś innego. Stefan Chwin porównuje film Upadek do szekspirowskich tragedii. W swoim filmie Hirschbiegel dokonał cudu. Ukrytą pod kancelarią Rzeszy podziemną siedzibę zwyczajnych politycznych przestępców przedstawił jako ginący dwór szalonego i nieszczęśliwego króla Niemiec. Z Hitlera zrobił cyborga, skrzyżowanie króla Lira z Ryszardem III. Dlatego słowo Żydzi nie pada w całym upadku. Dlatego słowo Żydzi pada w całym filmie bodaj częściej niż 3 razy. Z trudem możemy się domyślić, że bunkier pod kancelarią Rzeszy był w rzeczywistości gniazdem najdzikszego w dziejach świata antysemityzmu. Że ci wspaniale ubrani generałowie umierali, przepinając światowe żydostwo. Bardzo niewiele jest w upadku prawdziwego języka nazistów. Dowiadujemy się tylko, że nazista to człowiek fanatycznie oddany Hitlerowi. Z ust niemieckich oficerów nie padają takie słowa jak Untermensch, ostateczne rozwiązanie, Żydokomuna. Wszystko, co psułoby szekspirowską wizję upadającego Berlina, Hirschbiegel usunął z ekranu. Nikt z mieszkańców bunkra nie błaga na kolanach o życie, jak książę w Homburgu w słynnym dramacie Kleista. Ci, którzy umierają, umierają z honorem, po oficersku strzelając sobie w łeb. W upadku godnie umiera przede wszystkim sam Hitler. Maniera szekspirowskiego patosu w przedstawianiu upadku dworu Niemców staje się prawdziwie nie do zniesienia w scenie podwójnego samobójstwa Goebbelsów. Główną manipulacją filmu jest to, że na ekranie nie zostało pokazane samobójstwo Hitlera. Hitler umiera godnie, w atmosferze tajemnicy, za drzwiami swojej komnaty, jak król, by uratować honor i majestat niemieckiego państwa. I kiedy Niemcy po obejrzeniu upadku wychodzą z kina, nie muszą się wstydzić swojej historii. Przeciwnie, mogą być dumni. Hitler był z pewnością okrutny, groteskowy, podły, nieszczęśliwy i szalony, ale był również, jak sugeruje Hirschbiegel, jednym z wielkich niemieckich przywódców, kolejnym królem Niemiec, wcale nie gorszy od dobrodego, legendarnego cesarza końca czasów, Fryderyka II Barbarosy, którego ciała także nie odnaleziono.
Następna, trzecia kategoria wśród najnowszych filmów niemieckich to zdobywcy Oscarów. Pierwszym filmem jest Nigdzie w Afryce. Oscara zdobył w 2002 roku, oczywiście w kategorii filmów nieanglojęzycznych. Ten film reżyserowała Caroline Link. Został nakręcony na podstawie autobiograficznej powieści Stefanie Zweig pod tym samym tytułem. Już przez sam tytuł narzuca się analogia z Pożegnaniem z Afryką Sydneya Pollaka, który opowiada o fascynujących losach duńskiej pisarki Karen Blixen, która w roku 1914 wyjechała do Kenii i ku swemu zdumieniu wkrótce pokochała czarny ląd. I rzeczywiście te historie są do siebie dość podobne. Jednakże film Caroline Link jest opowiedziany w dużej mierze z perspektywy dziewczynki. Akcja filmu Nigdzie w Afryce toczy się w latach 30. ubiegłego wieku. Rodzina niemieckich Żydów, państwo Redlichowie, emigruje do Afryki i tam próbuje przystosować się do nowych warunków. W Kenii nie prześladuje ich już co prawda Hitler, ale i tu są tymi innymi. Walter Redlich, który w Niemczech był adwokatem, pracuje w Afryce jako zarządca małej farmy. Jego żonie Jetel z trudem przychodzi przystosowanie się do nowych warunków. Za to ich córka Regina dosłownie rozkwita na obcym kontynencie. Film Fałszerze otrzymał Oscara w 2008 roku w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego i trzeba powiedzieć, że był to pierwszy Oscar dla austriackiego filmu, chociaż to tak naprawdę jest film austriacko-niemiecki. Fałszerze to historia Salomona Sorowicza, który po aresztowaniu przez Niemców w 1944 roku brał udział w gigantycznej operacji podrabiania walut aliantów w Sachsenhausen. Wraz z grupą specjalnie wyselekcjonowanych więźniów musiał spreparować miliony funtów i dolarów, którymi Niemcy chcieli zalać zagraniczne rynki i doprowadzić do ich załamania. Więźniowie ci trafiali do złotej klatki, w której gwarantowano im posłanie i wyżywienie. Każdą próbą sabotażu karano jednak natychmiastową egzekucją. Fałszerze stanęli przed trudnym wyzwaniem, jak uratować życie i zachować czyste sumienie. A ten film to dzieło działu produkcji kinowej Beta Film, założonego w 2001 roku w celu produkcji i wypromowania niezależnych filmów fabularnych o dużym potencjale kinowym. Największe osiągnięcia oprócz oscarowych fałszerzy to Oscar Życie na podsłuchu oraz nominowane nagrody Akademii Upadek, Biała Masajka i jeszcze Dzień w Europie. Ostatnia kategoria, którą wyodrębniłam w tym dziale, najnowsze filmy niemieckie, znowu jest zatytułowana pytaniem, czy faszyzm byłby możliwy we współczesnych Niemczech. I tu mam dwa filmy. Z 2008 filmu jest to film Fala Denisa Ganzela. Można powiedzieć, że jest to uspółcześnione kompendium odpowiedzi na pytanie, skąd się biorą bądź skąd mogą się wziąć dyktatury. Dziadek reżysera Denisa Ganzela był oficerem w III Rzeszy, a on sam jako młody człowiek nieraz zadawał sobie pytanie, jak by się zachował w takiej sytuacji. W swoim wcześniejszym filmie Fabryka Zła zadawał pytanie, jak to wtedy było, jak nazistom udało się wprowadzić ludzi w błąd. W Fali pytanie brzmi, jak dzisiaj możemy zostać wprowadzeni w błąd? Jak mógłby działać faszyzm i czy byłoby to w ogóle możliwie? Czy mogłoby się to powtórzyć w normalnej niemieckiej szkole, tu i teraz? Ganzel oparł swój film na autentycznym wydarzeniu. Ron Jones, amerykański nauczyciel, przeprowadził kiedyś podobny eksperyment, który szybko wymknął się spod kontroli. Uczniowie zaskakująco łatwo podporządkowali się dyktaturze, zidentyfikowali się z agresywną wspólnotą i zaczęli prześladować jej przeciwników. W filmie mamy do czynienia z nauczycielem, byłym anarchistą, będącym z uczniami na stopie koleżeńskiej. Zostaje on przydzielony do prowadzenia zajęć, które objaśnić mają mechanizm funkcjonowania dyktatur. Wprowadza na lekcji niemal wojskowy dryl, siebie samego stawiając w pozycji dyktatora, szefa nowo utworzonej wspólnoty, która szybko wychodzi poza salę lekcyjną, zyskuje logo, nazwę, właśnie Fala, a nawet specyficzny rodzaj pozdrowienia. Przynależność do niej staje się wręcz awansem społecznym, a działania jej członków zaczynają ocierać się o chuligaństwo i dyskryminację. Całość kończy się oczywiście tragicznie.
Podobną tematykę podejmuje Oliver Hirschbiegel w filmie Eksperyment z 2001 roku. Jest to thriller psychologiczny oparty na prawdziwych wydarzeniach i relacjach Filipa Zimbardo, opisany w książce Efekt Lucyfera. Filip Zimbardo przeprowadził w 1971 roku słynny, kontrowersyjny eksperyment w piwnicach Uniwersytetu Stanford. Stanfordzki eksperyment więzienny polegał na przeniesieniu zwykłych, inteligentnych, zdrowych studentów w koledżu w otoczenie prawdziwego więzienia. Połowa studentów miała odgrywać rolę strażników, połowa grała więźniów. Doświadczenie miało trwać 2 tygodnie, ale zostało przerwane już po 6 dniach, gdyż eksperyment wymknął się spod kontroli. Młodzi chłopcy, grający rolę strażników, zaczęli zachowywać się sadystycznie, brutalnie wobec więźniów, którzy już po paru dniach w tej imitacji więzienia przeżyli załamanie nerwowe. Eksperyment pokazał, jak silny może być wpływ sytuacji społecznej. Niby wszyscy uczestnicy eksperymentu wiedzieli, że nie jest to prawdziwe więzienie, a jednak ich umysły stworzyły więzienie, tyle że psychologiczne. Wystarczyło 36 godzin, by wrażliwi i kulturalni ludzie zamienili się w biernych więźniów i sadystycznych strażników. Każde niepodporządkowanie się prowadziło do utraty jakiegoś przywileju. Najpierw chodziło o możliwość czytania, pisania bądź rozmowy z innymi więźniami. Potem w grę zaczęły wchodzić takie przywileje jak jedzenie, mycie się czy spanie. Nieprzestrzegający reguł będzie musiał czyścić toaletę swoim ubraniem lub stać nago przed innymi więźniami. Eksperyment ten złamał powszechne przekonanie, że złe rzeczy robią tylko socjopaci i sadyści. Oto materiały, z których korzystałam. Chcę tutaj serdecznie podziękować za wysłuchanie ostatniego, 9. wykładu w tym semestrze.